Dzisiaj troszeczkę kilka zdań, refleksji na temat szczęścia w życiu. Czy jesteście szczęśliwi z tego, kim jesteście, co robicie codziennie, jak żyjecie? Czy czujecie prawdziwą satysfakcję? Bo ja wreszcie od 3 lat tak. Siedzę w szklarni. Sadzę zioła, warzywa i czuję się spełniona. Oprócz tego na co dzień z dziećmi. Te dzieci, zajmuję się ogrodem, zwierzętami i czuję, że jestem na swoim miejscu. Ale przez wiele lat czułam, że czegoś brakuje mi w moim życiu. Od małego marzyłam o tym właśnie, żeby uprawiać ziemię. Uprawiać warzywa, owoce w tej ziemi. Od małego marzyłam o tym, żeby codziennie być blisko natury. A nie w bloku, nie jak zamknięta w klatce. To nie jest natura człowieka, bycie zamkniętym. Zwłaszcza teraz, jeszcze w tych czasach. Pomyślcie, jakie są pragnienia waszych serc? Jaki jest cel waszego życia? Wiadomo, że ostatecznym celem dla nas, ludzi wierzących, jest niebo. Ale jaki jest cel taki ziemski dla was? Pomyślcie sobie o tym. Zastanówcie się całą rodziną, mąż z żoną, może z dziećmi. Każdy z was może sobie wypisać takie cele, takie swoje pragnienia. I nie warto czekać, bo życie za szybko leci. Nie warto czekać na ich realizację. Tylko porozmawiajcie sobie o tym, jak zrobić, żeby te wasze marzenia, te wasze cele osiągnąć. Bo chyba nic smutniejszego niż chodzenie do pracy, która nie daje wam radości. Nic smutniejszego jak poranna pobudka, z myślą, ojej, znowu muszę iść, to robić, a tego nie znoszę, nie lubię, nienawidzę. Nic smutniejszego niż bycie sfrustrowanym, że życie nam się nie układa. Podobno 75% Amerykanów jest nieszczęśliwych z powodu pracy, do jakiej chodzą codziennie, z powodu pracy, jaką wykonują codziennie. A to znaczy, że tylko ich 25% Amerykanów jest szczęśliwa? Ciekawe, jak jest w Polsce. Ale zobaczcie na siebie, bo tak naprawdę nas nie interesują statystyki innych ludzi, świata. Bo nas powinna interesować nasza rodzina, my. Bo to jest wasze życie, nie innych. Wy sami musicie o sobie zdecydować, o swoim losie, o tym, co będziecie w życiu robili. Czy chcecie coś zmienić? Jeśli chcecie, trzeba podjąć konkretne decyzje. Być może trudne, być może ryzykowne. Ale w połączeniu z modlitwą i pytaniem Pana Boga o to, kiedy na przykład spełnić te wasze marzenia, On was poprowadzi. On wam pokaże. Kiedy, jak i gdzie. Ale potrzebny jest wasz krok odwagi do podjęcia decyzji, że tak, chcę coś zmienić. Chcę zmienić swoje życie. Chcę zmienić cel swojego życia. A być może ten cel mam, ale do niego w ogóle nie dążę poprzez codzienność. Trzeba sobie powiedzieć tak, uświadomić sobie cel swojego życia, tego tutaj na ziemi jakby, co chcemy osiągać w życiu, co chcemy robić, jak wykorzystywać nasze umiejętności, pasje i to, do czego nam się serce wyrywa. Bo tutaj trzeba szukać źródła tego swojego celu. Do czego pragnie twoje serce? Jakie umiejętności ci dał Pan Bóg? Jakie dary ci dał Pan Bóg? Jakie talenty ci dał Pan Bóg? I wtedy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest ten cel? Co jest tym celem? Kiedy już to ustalicie, no to trzeba wziąć się do roboty, podjąć decyzję.
Może już jesteście na swoim miejscu. I wspaniale, chwała Bogu. A może trzeba zmienić pracę? A może trzeba się przeprowadzić? Może trzeba wystawić mieszkanie na sprzedaż? A może jeszcze o czymś innym zupełnie marzycie? Wy i wasze dzieci. To jest temat nie do zostawienia sobie na emeryturę. Nie do zostawienia sobie, kiedy dzieci urosną. Nie do zostawienia sobie na starość. To jest temat na teraz, na dzisiaj, na dzisiejszy wieczór. Kiedy wrócicie z pracy, zmęczeni, być może macie w sobie taką myśl, że chcielibyście coś zmienić. Usiądźcie całą rodziną, spiszcie sobie każdy wasze talenty, wasze pasje, wasze marzenia, wasze dary, które otrzymaliście od Boga. Połóżcie je na stole, pustym, na kartkach. Męża, żony, dzieci, pojedynczo. Zobaczcie sobie rzutem z góry, czym Pan Bóg waszą rodzinę obdarzył. I być może zobaczycie kierunek, w jakim chce was poprowadzić. I nie bójcie się o to, że On wam nie pomoże. Bo jeżeli te pragnienia są z Bożego natchnienia, z Bożego działania, to On będzie wam pomagał w tym. Jeżeli tylko podejmiecie krok ryzykowny, czyli decyzję. Tak? Chcę. Tak? Panie Boże, chcę wykorzystać to, co mi dałeś. Nie chcę, żeby to się marnowało. Bo pragnienia w sercu są, a ja na co dzień robię zupełnie coś innego. I przychodzę zmęczony, zmęczona wieczorem i już nic mi się nie chce. I już nie mam siły na realizowanie tych moich marzeń i pasji. To jest bardzo frustrujące. Też to kiedyś przeżywałam. Pierwszą moją frustracją było to, kiedy musiałam zaprowadzać moją 3-letnią córeczkę, pierwszą, do przedszkola. Już wtedy czułam w sercu, że coś jest nie tak, że ja tak nie chcę. A mimo tego to robiłam, no bo w cudzysłowie wszyscy tak przecież robią. To jest najgorsze spojrzenie na życie, jakie może być. Bo wszyscy tak robią. Ale my nie jesteśmy wszyscy. Ty jesteś sobą, ja jestem sobą. Każdy z nas ma swoją drogę. I nie zachęcam was do tego, żebyście nie ulegali takim zdaniom, które być może będziecie słyszeli. Bo tak to jest, kiedy się chce czynić inaczej w życiu. Że się słyszy od tych, którzy są w tym wirze zakręconym i robią wszystko na wszyscy to samo. Być może usłyszycie, nie wydziwiajcie, a po co wam problemy, czemu się wybijacie, przecież wszyscy tak robią. Nie zważajcie na to, tylko myślcie cały czas o waszym celu, jaki macie, jaki chcecie sobie objąć. Ja mam cel uprawiać warzywa z moim mężem. Mamy cel mieć zwierzęta, mleko kozie, jajka od kur, pszczoły, swój miód. To jest nasz cel. I do niego dążymy. I ponieważ jest to cel pochodzący z naszych pragnień, z naszego serca, które Pan Bóg włożył już w nas, jak byliśmy mali, to nas popycha do działania, do rozwoju. I to sprawia, że codziennie jesteśmy szczęśliwi. Bo gdybym musiała chodzić do pracy, na przykład jakiejś biurowej, no to nie wiem, co by ze mną było. Poza tym, że ja mam taki charakter liderski i nie, bardzo nie lubię mieć nad sobą kogoś, kto mi mówi, co mam robić. Każdy ma inny charakter, wiadomo, każdy jest do innej pracy powołany. Ale odkrycie właśnie to powołanie w sobie. Nie zostawiajcie tego innym, że ktoś inny ma wam mówić, co macie robić. Sami o tym zadecydujcie, bo wyobraźcie sobie, gdyby każdy człowiek na świecie robił to, do czego ma talent, powołanie, pasję. Czy wy sobie wyobrażacie, jak świat by funkcjonował, gdyby każdy człowiek był na swoim miejscu, a nie z przymusu? Albo tylko dlatego, że potrzebuje mieć pieniądze na życie? Gdyby każdy człowiek robił z pasji to, do czego ma serce, do czego potrafiłby całe serce swoje włożyć,
to świat byłby zupełnie inny, ponieważ wszędzie mielibyśmy specjalistów, fachowców, ludzi, którzy potrafią wykonywać swoją pracę cudownie, wspaniale i z uśmiechem na buzi. A co mamy dookoła siebie? Smutasów i ludzi, którzy często oszukują innych. Ale dobra, nie o negatywach chciałam mówić. O tym, że można inaczej. O tym, że trzeba się zatrzymać. Trzeba to przemyśleć, trzeba to spisać. Trzeba porozmawiać rodziną całą o tym. I zacząć zmieniać swoje życie na lepsze. Żebyście mogli żyć z pasji. Żebyście mogli całą rodziną być jeszcze szczęśliwsi. Życzę Wam tego. I życzę Wam bardzo przyjemnego wieczoru. Tego, kiedy siedzicie wszyscy przy pustym stole. Każdy z Was spisze sobie na białej kartce swoje marzenia, swoje pasje, swoje umiejętności, swoje hobby. Być może coś tam trzeba będzie skreślić, a być może coś innego dopisać, co odkryjecie, co jest gdzieś głęboko w Waszym sercu na dnie. I spójrzcie na to wszystko całą rodziną razem. I podejmijcie decyzję, jakie kroki, co chcecie zmienić. Być może dzieci nie mają czasu na rozwijanie swoich pasji, bo codziennie siedzą w ławce w szkole, no może teraz przed ekranem komputera, ale kiedyś w szkole. Być może trzeba je zapisać do edukacji domowej, żeby mogły rozwijać swoje zainteresowania przede wszystkim. Być może Wy musicie coś zmienić, może musicie zmienić pracę, może musicie na chwilę zrobić sobie przerwę w pracy, żeby się odnaleźć, kim Wy w ogóle jesteście. Życzę Wam takich pięknych, rodzinnych chwil. I tego, żebyście potrafili być sobą. Bo życie jest tylko jedno. Wiecie sami, jak czas szybko leci. Dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem. I zaraz się okaże, że dzieci wyjdą z domu. A może już wyszły. A może już jesteście dziadkami. A życie przeminęło tak. A do tej pory nie zrobiliście tego, o czym marzyliście. Życzę Wam spełniania marzeń.